Teraz jedziemy do miejscowości Mirisa i tam jeszcze o parę miejsc zahaczymy, tutaj pan nas, kierowca, do nich zawiezie. A łącznie mamy z Gale do Mirisy około 35 km drogi. A nie wjeżdżamy właśnie do jakiejś świątyni. Tu kierowca chce nam pokazać. A my musimy teraz zmierzać tam tymi schodami na górę. I tam na samej górze ma być właśnie ta świątynia. Pan nas cofnął do tyłu, bo poza tym, że trzeba było zapłacić, to trzeba było też zdjąć buty tutaj przy wejściu. Więc schodzimy bez butów. I bez butów będziemy tutaj sobie krążyć dookoła. No i teraz właśnie zmierzamy zobaczyć tych rybaków, którzy będą łowić rybki. Ten żółw na przykład jest dlatego tutaj, ponieważ wpadł pod jakąś motorówkę i ma podobno uszkodzoną skorupę. Z tego co widzę tutaj, w tej tylnej części chyba jest uszkodzona. Teraz jedziemy do miejscowości Mirisa i tam jeszcze o parę miejsc zahaczymy, tutaj pan nas, kierowca, do nich zawiezie. A łącznie mamy z Gale do Mirisy około 35 km drogi. No i powoli łapie nas deszczyk, ale się nie poddajemy, 30 km. Pada pod takim kątem, więc bardziej współczuję tym COVID. A nie wjeżdżamy właśnie do jakiejś świątyni. Tu kierowca chce nam pokazać. Też podobno jakieś wyróżniające się miejsce spośród wszystkiego dookoła. I w tym urokliwym deszczu będziemy ją oglądać. Jakby co, ciągle mam okulary przeciwsłoneczne. Mają chronić mnie przed słońcem. A my musimy teraz zmierzać tam tymi schodami na górę i tam na samej górze ma być właśnie ta świątynia. Tutaj się zbiera cała nasza ekipa. No i idziemy na górę. Jeszcze tylko kolejne 100 schodów i jesteśmy ku celu. Tam u góry widać już Buddę, który do nas czeka. A my tam zmierzamy do niego. No i jesteśmy już na samej górze. Tak to właśnie się przedstawia. Krajobrazy dookoła bardzo ciekawe, więc to wszystko razem pięknie się prezentuje. Piękne odgłosy natury dookoła. Byliśmy w pięknej buddyjskiej, a właściwie to nawet nie świątyni tylko, bo to było też miejsce kultury buddyjskiej i tam było święte drzewo Bodhi, faktycznie jest to figowiec i w każdej takiej świątyni buddyjskiej tego typu drzewo, wokół którego są właśnie posągi, do którego składa się też życzenia, modlitwy są, to jest, tak się to czyta, drzewo Bodhi. I co jeszcze, że te nasiona z tego drzewa pochodzą od pierwszego figowca, który wsadził Budda. I wierzę w to, że oni to jakby sadzą te drzewa, jak się... Teraz kolejny po nim? No tak. Z pokolenia na pokolenie? Tak. A widziałaś, jakie ptaszysko piękne chodzi po tym świętym drzewie tam na samej górze? Tam na samej górze. Na samiutkiej górze tam jest. O, gdzieś tam. Jest bardzo duże. Nie widzisz? Nie. A jest tak. To jest paw. To jest paw. Na samej górze jest paw. Mm-hmm.
i teraz właśnie zmierzamy zobaczyć tych rybaków, którzy będą łowić rybki na oceanie spokojnym. Na tych falach siadają. Może powiedzmy, jak oni tu... Bo ja to się boję na tym, bo to się na to wchodzi i ja nie dam rady. Ale ja nie chcę. To w ogóle nie kręci. Ale sytuacja wygląda tak, że niestety tutaj panów rybaków obecnie nie ma i nie ma połowów. Teraz widziałem tego pana, który właśnie przechodził przez ulicę z wędką, więc pewnie zakończył swoje połowy. Ale normalnie wygląda tak, że stoją na takich oto palach. Tak, tam to widać. A i sobie łowią rybki. Widać, może w tej chwili nie jest odpowiednia pora do tego. Dlatego ich tutaj nie ma. Na pewno mam nadzieję, że Grzesiu pokaże wam zdjęcie, jak to wygląda. Byście przynajmniej na zdjęciu mogli sobie zobrazować mniej więcej ten widok. No i doszliśmy do kolejnego miejsca. To jest hodowla żółwi. Bilecik oczywiście trzeba wcześniej kupić. Bilet kosztuje, który wygląda w ten sposób, 1500 rupii. I jest to w przeliczeniu na polskie niecałe 20 zł. Tutaj macie krótki opis różnych gatunków żółwi. Ten jest żółw z Morza Czarnego. Tak jest. Ale to jest z Morza Zielonego, którego ja nie znam. A to nie jest zielony żółw. Dobra, czyli mamy jeszcze jakieś Morze Zielone, o którym nie wiedzieliśmy, że istnieje. A tutaj macie właśnie te żółwie. Oczywiście wolelibyśmy widzieć je w naturalny sposób, a nie w hodowlany sposób. Podobno większość miejsc właśnie, gdzie będziemy później jechać, gdzie one będą w naturalny sposób na wolności? W Tangale. No i w Tangale są po prostu podobno na wolności i same sobie żyją. Teraz przeprowadzimy misję uwolnienia ich, tylko ktoś musi odciągnąć tych panów stąd. I złapiemy parę żółwi, żeby wrócić do oceanu, niech żyją wolno. Then after I will show you one by one. End of the corner near the hatchery area. I can explain how we collect the eggs, how we produce the baby and how we release back to the sea. Bo oni też, I will translate. Dlatego, że tu nie tylko pokaże nam każdego żółwia i opowie co i jak, ale również jak je reprodukują. Dlatego, że tutaj jest hodowla, które oni potem wypuszczają te żółwie tam, żeby je rozmnażać. Mają szczęście. Okay. We are keeping here injured, handicapped and disabled turtle. Disabled turtle. Injured, handicapped and disabled turtle. Like turtle hospital. To jest też tak jak taki szpital dla nich. Tutaj co robią? Również oni się nimi opiekują, jak coś im się stanie. Nie. Turtles are beginning 100 million years ago. From the Deinocerus season time. To chodzi o to, kiedy, że to 100 milionów lat temu, w jakim okresie w ogóle to powstało, tak? Będzie mi trochę trudno mówić, bo tam na trochę inny sposób wymowy. Okay. Classification scientists classified by 8 different kind species living in the world. Only 8. Bardzo dużo jakby rodzajów żółwi żyje na świecie. And first pile living in Indian Ocean around the Sri Lanka. To są żółwie, które są w oceanie indyjskim i są, można je spotkać w Sri Lance. And last three living just Pacific, Atlantic and Pacific. Te trzy ostatnie są z Pacyfiku, Atlantyku, możemy je spotkać w Pacyfiku. Te na czerwono. Tak, te są z Pacyfiku, Atlantyku i Morza Czarnego. To jest typowy żółw na Sri Lankę, czyli napisane jest, że to jest żółw Morza Zielonego, ale to jest Sri Lankijski żółw. Tu jest dużo chorych żółwi, niektóre wymagają protezy nawet. Bardzo nie lubią być dotykane. Można dotknąć czasami pokrywy, ale nie dotykać ich, dlatego że potrafią ugryźć, dlatego bardzo nie lubią odgryźć palec. Mają silne szczęki, nie lubią, mają dobry refleks i mogą zrobić krzywdę. Każda żółwica ma kilku partnerów. Jajka składa od wielu panów. Our doctor do the surgery, remove the hole. But we have another solution. Doctor say we can feed only
seaweed, seagrass, something. Ten żółw na przykład jest dlatego tutaj, ponieważ wpadł pod jakąś motorówkę i ma podobno uszkodzoną skorupę. Z tego co widzę tutaj, w tej tylnej części chyba jest uszkodzona. Czyli każdy z tych zwierzaków miał jakiś problem. Ten na przykład ma problem z łapą, więc musi sobie wyleczyć łapkę. Tak, panie żółwiu? Ten żółw na przykład był najbardziej zagrożony, ponieważ dużo osób na niego polowało ze względu na jego skorupę, ponieważ jest podobno bardzo ładna i się podoba i robiono różne rzeczy z tej skorupy. No i jest chroniony w tej chwili. Gdyby ktoś włożył palca do tej wody przy każdym z tych żółwi, mógłby od razu stracić tego palca, bo od razu odgryzają. Więc lepiej ręki nie pchać do wody z żółwiem. A ten ma 2 miesiące, ten żółwik. Mini żółwik. Jeden z żółwików musiał mieć operację gardła, ponieważ zjadł plastikową torbę. I to się niestety często i coraz częściej zdarza, dlatego że ludzie wyrzucają plastiki na brzeg i w oceanie one błyszczą w słońcu, więc żółwie mylą je z meduzami, którymi się żywią. I potem trzeba robić operację. No oczywiście mogą zginąć, bo się mogą udusić. Ten żółw miał operację i 20 dni rekonwalescencji ma tutaj. I dopiero po 20 dniach, kiedy wszystko jest z nim w porządku, wypuszczają go z powrotem do oceanu. Do tego to oceanu. Na przykład ten żółw, którego widzicie, ma uszkodzoną skorupę, przez co powietrze wchodzi mu do środka, tam, do skorupy, i ma problem z zanurzeniem się. Jak widzicie, on nie może się zanurzyć, ma jakby w środku taki bąbel powietrza i to wszystko musi mu się zagoić, muszą go tutaj, jak powiem, naprawić, wyleczyć, bo inaczej nie może w ogóle polować, bo się nie zanurzy. A ten ma uciętą łapę. Przednia prawa niestety. No nie wiem, jak się tym właśnie zaopiekują, no bo przecież nie przyszyją nic, a czy on będzie tu do końca? Nie wiem. Zioła, które tutaj uprawiają, one są używane w medycynie Ayurveda, tak? No z tego, one te wszystkie ayurwedyjskie ośrodki, spa i tak dalej, relaksacyjne. I to wszystkie te zioła używają od około 5000 lat, no nie? To co tutaj jedziemy? Tak, mówię wam, bo właśnie będziemy widzieć uprawę ziół na Sri Lance. Zobaczymy, jakie te zioła są uprawiane. Tak. No i są uprawiane, tak jak było powiedziane przez naszego kierowcę, od 5000 lat, tak? Tak, używane w Ayurvedzie. Exactly. We are a small pharmacy, we are herbal medicine. Maybe some people have a problem, arthritis, back pain, knee pain, cholesterol, diabetic. Różne rzeczy, mogą być diabetycy, może być cholesterol, mogą być bóle pleców, tak, detoksykacja w ogóle, zrzucanie wagi i na to wszystko robią zioła, aczkolwiek nie są dużą farmą, są małą farmą bioorganiczną, tak, gdzie można u nich kupić na to i zioła i wszelkie inne preparaty ziołowe. Yeah, I'm starting there. Come, please, come. Stamtąd zaczynamy. Yeah. And what's your son? Tomasz. Tomasz and Konrad. Right. This your son? Yes. Yeah. My name is Laza. Laza. Yeah. Okay. Then we can look him at only herbs. You never seen your life. It's like a incredible some Ayurvedic. Mm-hmm. You're Poland, your people there have lots other medicines, but here we are looking to herbs natural. My mamy oczywiście w Polsce, tak jak mówię, wiele różnych leków i tak dalej. To są wyłącznie leki naturalne i na tym się zresztą opierają, tak? I to jest główne, na tym się też opiera Ayurveda. Olejek albo co ekstra. You know this? Vanilla. Vanilla. Ice cream. Tak jak lody vanilla. Tak, no czuć. Chocolates, cakes, beverages. This is the vanilla yarn. Vanilla yarn. A pamiętasz, bo to na Madagaskarze to jest vanilla. Yeah, very popular in the world, Madagaskar. Yes, I was in Madagaskar two months ago. In the world, yeah. And I saw this. In the to world, to popular. Krzew vanilla. But this young, yes? It's young, yeah. It's vanilla. Madam, Sri Lanka, our country grow vanilla. Our soil is okay, but not good quality. You want to buy good quality vanilla in the world, Madagascar. Jeżeli to nie jest takiej dobrej jakości jak na Madagaskarze, jeżeli chcesz mieć wanilię najlepszej jakości, to najlepiej sprowadzać ją z Madagaskaru. Yeah, we are also selling to people, but I'm always recommend for you vanilla in Madagascar. When you
touch your mobile, you are understood very quickly. I'm recommend my country Manila, it's that's very bad use. Mm-hmm. We don't like to that. Mm-hmm. Okay, and we are always and honestly explaining good things. On chce nam wszystkie te dobre, nie chce nam sprzedawać niewłaściwych, znaczy fejkowych informacji, tak? Dlatego mówię o tym Madagaskarze, że tam jest najlepszej jakości wanilina, nie na świecie. Okay, coming. Idziemy za nami. Problemy nerwowe, tak? Some young people after corona lost job. They were very big trouble for the stress. To jest bardzo dobre, było używane w czasie koronawirusa zobaczeni. Jak młodzi ludzie mieli stres, bo potracili pracę, nie wiedzieli co robić, to jest właśnie bardzo takie antystresowe. Bad. Tak, i się wyciera. Z awokado z kokosem, tak? Najpierw dostajesz aloes. This is made of one of best skin burning, sun glisters, sun allergy. Burning for you and the man, but burning for you, very good one. Kurkuma, szafran, cinnamon, mix, we make a powder. Robi się puder z kurkumy, szafranu, cynamonu i tego właśnie maleńkiego młodego ananaska, który ma 3 cm. You drink 1 teaspoon powder, 1 cup hot water, mixture every morning before breakfast, before dinner. Jeżeli taką jedną łyżeczkę do herbaty wrzucisz do wody przed obiadem i przed śniadaniem, i to powinieneś wypijać każdego dnia. 2 times per day, 8 weeks, 2 months. Sir, it just came slowly. 8 tygodni, 2 razy dziennie i to przez, przez 2 miesiące powoli będzie znikać. What I job? What's your job? What's his job? Like something like a soldier. A soldier? Can see madam? Low back. When sometimes you got a back, get sometimes in the area. Uważasz, powinien cię coś blokować, że coś możesz mieć blokowane tutaj, szczególnie jak coś chcesz podnieść, że... Jeden malutki, jak zjesz, to płaczesz, no nie? Taki, to jest bardzo, bardzo mocny. Silny pieprz. Mm-hmm. Red pepper, we may oil. Robiąc tego bardzo silny też... Not for you. Not for you, not for maybe people have varicose veins. Veins, do you know varicose? Na co? No. Nie dla nas, ale dla ludzi, którzy mają żylaki. A żylaki. A, okej. Sri Lanka people working tea plantation, too much walking. Okay, yes, I know. No shoes, big high place walking. Now hocus pocus. Hocus pocus. Okay? Video? Okay. Your lifetime never seen. Madam, your eyes not looking for this. Ciekawe. Kurde, czy ci nie mam. Nie, bo są w Polsce, tylko że są w Polsce takie chemiczne, prawda? No one time, six time apply, anywhere. Wiesz, to jest po pierwszym razie. Tak, tak. Pierwsze 6 razy. To tak nieźle. I nigdzie nic nie masz.